Dzień dobry Państwu, Łukasz Malenda, to jest poranna rozmowa Radia Rekord i Telewizji Dami, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Jarosław Kowalik, Radomski Samorząd Obywatelski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Panie Jarosławie, był Pan szefem Rady Gospodarczej w poprzedniej kadencji samorządu naszego, radomskiego, tak. A o tym, że nowa Rada została powołana, dowiedział się Pan praktycznie z mediów? Praktycznie tak. Zabiegałem od dłuższego czasu, jeszcze w poprzedniej kadencji, o powołanie tej Rady za kadencji prezydenta Kosztowniaka. No, ten niestety nie podjął tego tematu. Udało się to przy prezydencie Witkowskim. Zgromadziliśmy, no mogę powiedzieć, bardzo znanych przedsiębiorców w tejże Radzie. No i na początku prace były bardzo owocne. Przypomnę, że dość duży dokument opracowaliśmy na prośbę Urzędu Miejskiego, na prośbę pana prezydenta. To było opracowanie strategii Radomskiej Strefy Gospodarczej. Ten dokument poprawialiśmy po firmie, która na zlecenie urzędu przygotowała. My go sprowadziliśmy do naszych realiów, to była dość ciężka praca. No i wiele innych tematów też, że tak powiem, przepracowaliśmy w tejże Radzie. No na początku pan prezydent tutaj bardzo ściśle z nami współpracował. Niestety później kolejne obowiązki spowodowały, że pan wiceprezydent ówczesny Rafał Rajkowski awansował do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Sprawami zajął się inny wiceprezydent, który no, wiedział wszystko lepiej, także tutaj ta współpraca wówczas wygasła, można powiedzieć, bo ci przedsiębiorcy, którzy spotykali się, stwierdzili, że no, spotykać się po to tylko, żeby usłyszeć, że wszystko tenże wiceprezydent wie lepiej, to nie ma najmniejszego sensu, szkoda czasu i dlatego później już ta współpraca zamierała, że tak powiem, aż przed wyborami samorządowymi, kiedy to różne pomysły no, skrytykowaliśmy po prostu, a później my byliśmy krytykowani za to, że także no, już nie było możliwości, że tak powiem, powrotu do tej ścisłej współpracy. No, przypomnę tylko chociażby nasze stanowisko w sprawie zwężenia ulicy Narutowicza, to się udało powstrzymać. Mieliśmy swoje zdanie w sprawie tunelu pod torami w ulicy Słowackiego, pod wiaduktem, tam, żeby nie zwężać tego wiaduktu. Wiele, wiele innych tematów poruszaliśmy. No, słyszeliśmy krytykę, że nie powinniśmy się zajmować niektórymi rzeczami, a dzisiaj słyszymy, że w nowej strefie gospodarczej układ komunikacyjny jest najważniejszy. No bo jest najważniejszy dla gospodarki układ komunikacyjny w mieście. To jest taki krwioobieg. No. Mhm. Ale Katarzyna Kalinowska zarzuciła panu, że wiceprezydent Radomia zarzuciła panu, że tylko, nie wiem, chyba, jeśli dobrze pamiętam, 3 spotkania się odbyły tej rady. Ach, i w końcowym okresie tak, ale rada pracowała bez udziału oczywiście prezydenta czy wiceprezydenta, ponieważ nie każde spotkanie, a właściwie mało które spotkanie było z udziałem. Spotykaliśmy się wielokrotnie i pracowaliśmy nad różnymi dokumentami, które później przekazywaliśmy do Urzędu Miejskiego. No, są oczywiście na to odpowiednie ślady, że tak powiem, naszej działalności i tyle. To po co te rady tak naprawdę, skoro uprawnienia mają symboliczne, i non-stop jakieś tarcia. No więc można, że tak powiem, spotykać się po to, żeby potwierdzić, że te wszystkie działania są słuszne, jedyne, możliwe i tak dalej, i tak dalej. No powiem tak, przekonanie o własnej wielkości to jeszcze za mało. Trzeba się jednak opierać na doświadczeniu i tutaj powiedziałbym w ten sposób, że ci, którzy prowadzą kilkanaście, kilkadziesiąt lat działalność gospodarczą, mają o wiele większe doświadczenie niż... Ma pan jakąś radę dla nowej rady? O, powodzenia oczywiście, że tak, ale oczywiście też, żeby jednak swoje zdanie zawsze rada wyrażała odważnie i nie miała tutaj, że tak powiem, skrupułów, czy to jest wiceprezydent ten, czy tamten, czy prezydent, tylko żeby te rzeczy, które uważa za najważniejsze, najistotniejsze dla działalności gospodarczej w naszym mieście, przedstawiała jasno i wprost. Mm-hmm. Nie żal panu, że nie znalazł się pan w tej nowej radzie? Nie, absolutnie nie. Absolutnie to myślę, że
Te lata, które wówczas spędziliśmy wspólnie, dały nam bardzo dużo doświadczenia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcali czas. Bardzo serdecznie dziękuję za te wspólne doświadczenia, bo wymiana tych doświadczeń na forum tej rady była bardzo cenna dla wszystkich, wydaje mi się, dla mnie również. I no, szkoda, że tak się to skończyło. Niemniej oczywiście nowej radzie życzę jak najlepiej. Zmieniam temat. Chciałem zapytać o zamek, nasz zamek Kazimierzowski. Dziennikarze TVN-u ruszyli ostatnio, kilka dni temu, temat programu, bo miał być taki masowy program ogólnopolski odbudowy zamków. Pytali ministra kultury, wicepremiera Glińskiego odnośnie tego, które zamki, jaki progres pracy i tak dalej. Radomia niestety nikt nie wymienił i cisza w tym temacie. Zresztą w całej Polsce niewiele się z tym w tej sprawie ruszyło. W Radomiu przygotowujemy w tej chwili taką ogólnopolską konferencję naukową na temat wpływu rewitalizacji Zamku Radomskiego na ruch turystyczny w Radomiu i regionie. Zaprosiliśmy przedstawicieli, czy właśnie ministrów, trzech ministrów oraz ministra koordynatora, że tak powiem, całego tego tematu na forum rządowym. Zaprosiliśmy przedstawicieli trzech ośrodków naukowych, profesorów, którzy będą wspólnie, że tak powiem, omawiali ten temat. Konferencja odbędzie się 3 października, to jest czwartek, o godzinie 16 w Resursie Obywatelskiej. Wstęp oczywiście wolny. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Mieszkańców Radomia, którzy są zainteresowani właśnie tym tematem. A którzy to ministrowie przyjadą konferować? Przyjedzie minister infrastruktury, przyjedzie minister sportu i turystyki. Zaproszony jest oczywiście wicepremier, minister kultury, pan minister Gliński. No, będzie oczywiście właśnie ten koordynator całego tego tematu na forum rządowym, czyli minister Suski. Będą inni parlamentarzyści, właśnie wszyscy parlamentarzyści, bo wszystkich zaprosiliśmy. Zaprosiliśmy również prezydenta Radomia, marszałka Rajkowskiego. No i będziemy, że tak powiem, chcieli ustalić stan rzeczy na dziś i możliwości, bo nie ukrywam, wszystko jest przygotowane ku temu, żeby powołać nową instytucję pod nazwą Muzeum Zamek Królewski w Radomiu. Chcemy, aby ta instytucja była podległa bezpośrednio pod Ministerstwo Kultury i przez nie była finansowana, budżetowana. I tutaj napotykamy... Ale czy to nie są tylko słowa? Podejmujemy wszelkie możliwe działania, no, ponieważ z miastem, że tak powiem, nie udało się, miasto jest w takiej sytuacji, jakiej jest, więc musieliśmy nawiązać tutaj współpracę na forum rządowym, tym bardziej, że właśnie padły te deklaracje o odbudowie zamków kazimierzowskich, więc, że tak powiem, napędzeni niejako tą informacją poszliśmy w tą stronę, nie zważając oczywiście, że jest jakiś konflikt między stronami. My staramy się, aby miasto uczestniczyło w tym całym przedsięwzięciu, tym bardziej, że przecież miasto jest właścicielem kamienicy starościńskiej, która była częścią zamku. W związku z tym miasto oczywiście jako gospodarz też terenu musi brać w tym aktywny udział. Dlatego chcemy tutaj ogień z wodą niejako połączyć i żeby obydwie te strony ściśle współpracowały. A gdzie szczegółowy program tej konferencji można znaleźć? Szczegółowy program jest oczywiście na stronie Kolegium Odbudowy Zamku Królewskiego w Radomiu. Program przewiduje 2,5-godzinne w sumie wystąpienia razem z tym gronem naukowym, które będzie przedstawiało dokumentację, że tak powiem, możliwości samej rewitalizacji i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że tematy są bardzo interesujące i wypowiedzi, czy tam prelegenci będą przedstawiali bardzo interesujące swoje stanowiska, także myślę, że to na pewno nie będzie czas stracony dla tych, którzy przyjdą na tą naszą konferencję. Zmieniamy temat. Sondaże najnowsze, 2 kolejne, 1 CBOS-u, 2 wewnętrzny przeprowadzony dla jednej z partii politycznych. Prawo i Sprawiedliwość 7 mandatów, 2 mandaty dla Koalicji Europejskiej w jednym sondażu. W drugim sondażu te 2 mandaty rozbijają się na 1 mandat dla Koalicji, 2 dla PSL-u, jeśli oczywiście PSL przekroczy próg wyborczy w skali kraju. Jest pan zdziwiony? Nie, absolutnie nie. Ja w ogóle nie jestem
zwolennikiem tak zwanej demokracji ludowej, ale nie, no niestety są takie realia, jakie są, trzeba, że tak powiem, przyjąć. My tutaj na Forum Radomskim możemy tylko, że tak powiem, niewiele albo praktycznie bardzo niewielki wpływ mamy na to, jak w kraju, że tak powiem, te siły się rozłożą. Ale jak to się dzieje, że kampania wyborcza trwa? Politycy ruszyli w Polskę, ruszyła pani Kidawa-Błońska, ruszyli parlamentarzyści nasi, kandydaci, radni, marszałkowie i tak dalej, a PiS-owi panie redaktorze, no tak, rośnie nadal, no tak, czyli ale, im, no, ale im proszę, większa kampania, ale, tym gorsze wyniki. No, ale proszę zwrócić uwagę, do czego to się wszystko sprowadza, do jakich haseł i tak dalej. Kto w Radomiu mówi, mówi się generalnie o reformie administracyjnej, że być może wyłączymy Warszawę z województwa mazowieckiego, a to jest jeszcze gorsze rozwiązanie niż to, które mamy dzisiaj, bo przecież jeżeli nawet będzie stolica w Płocku i w Radomiu tego nowego tworu, bardzo dziwacznego, nie związanego absolutnie z realiami i tak dalej, to będzie to o wiele gorsze rozwiązanie. A na przykład nikt nie mówi w Radomiu o powołaniu województwa staropolskiego, nikt z kandydatów, tak? Tak, abyśmy wrócili do korzeni, czyli wrócili do tego jednego wspólnego województwa z Kielcami, być może z Częstochową, czyli powołanie właśnie nowego takiego bytu. Mówi się na przykład o powołaniu tam, w tamtym regionie, o powołaniu nowego województwa środkowo-pomorskiego, mówi się w Częstochowie, a w Radomiu wszystko, a w tym temacie wszyscy absolutnie milczą. Nie mówi się o innych rzeczach bardzo istotnych, o służbie zdrowia na terenie miasta, tak? Co parlamentarzyści, że tak powiem, jakie mają pomysły na to wszystko. Nie mówi się o bardzo istotnych rzeczach, nie mówi się o gospodarce na terenie miasta, tak? I czy w ogóle regionu naszego, tylko mówi się o jakichś generalnie tematach, że my przeciwko tym i tak dalej, i tak dalej. No, panie redaktorze, ja nie jestem ani z PiS-u, ani z Platformy, ja jestem po prostu z Radomia, tak? I obserwując to wszystko, no to jest żenujące. Po prostu cała ta kampania i to wszystko, co się dzieje w tej chwili w tak zwanej demokracji ludowej i do czego to zmierza, to jest A bardzo... Prawo i Sprawiedliwość proponuje w weekend dla przedsiębiorców, przynajmniej tych małych, tych, których dochód wynosi nie więcej jak 5000 zł i których przychody są nie większe jak 10 tysięcy, że obniży im taki program 500 minus, jeśli chodzi o ZUS dla przedsiębiorców. No i tak naprawdę będzie to dotyczyło tylko tych, którzy za przeproszeniem oczywiście handlują pietruszką i nikogo więcej, tak? To jest hasło, że przedsiębiorców, ja dla przedsiębiorców. No owszem, ale dla których przedsiębiorców, bo ci, którzy już na przykład naprawiają buty, to czy inne usługi, to już nie łapią się, że tak powiem, w tym przedziale. Także, myśli pan, że nie złapią się, no że myślę, mają no to roboty? Będą na granicy, no dobrze, ale ci, którzy mają już dwa warsztaty szewskie, prawda, to już się nie łapią na przykład, tak? Czyli albo będą mieli trzy młotki, to już się nie łapią w tym. No można różnych tutaj no, porównywań używać. No tak czy inaczej przypominam, proszę państwa, że za tak zohydzanego PRL-u mieliśmy sześciokrotnie więcej zakładów produkcyjnych i usługowych na terenie naszego miasta niż mamy dzisiaj. No, efekt właśnie tych wszystkich zmian czy właściwie od połowy lat 90. doprowadził do tego, że mamy, przypominam, za PRL-u rząd czy państwo w ogóle nie słyszało i nikt z obywateli nie słyszał o jakiejś płacy minimalnej i tak dalej. Czegoś takiego po prostu nie było, że państwo regulowało w sektorze prywatnym, produkcyjnym czy usługowym, ile minimalnie ma zarabiać, tylko to była umowa wyłącznie pomiędzy pracodawcą, pomiędzy tym, że małym przedsiębiorcą, a pracownikiem. I tyle. Rozumiem, że nie podobają się panu zmiany w płacy minimalnej? Płaca minimalna to jest wytwór właśnie PRL-u BIS, czyli obecnego, czegoś, czego wcześniej nie było. Płaca minimalna, no to jest można powiedzieć tak, te miejsca pracy, które no, opłacały się przy płacy, na przykład znam taką doskonale sytuację, spółdzielnia Nasz Dom zatrudniała stróży, którzy na klatkach schodowych pilnowali wejścia i tak dalej, i tak dalej. Oni pracowali za płacę minimalną, tak? Mieszkańcy godzili się, żeby... Dodatkowo dopłacać do tego. Tak jest. Natomiast w momencie, kiedy podwyższyli to płacę minimalną, trzeba było zwiększyć składkę. Mieszkańcy powiedzieli, że nie, dziękuję, więc spółdzielnia musiała zwolnić tych stróży i tak dalej. No są takie stanowiska, kiedy nie opłaca się albo się jeszcze na granicy opłaca, a powyżej już nie, czyli tak naprawdę
to rynek powinien regulować, czyli czy pracodawca powinien umówić się z pracownikiem na tą stawkę czy na tą stawkę, a nie państwo, bo tak naprawdę o co w tym wszystkim chodzi? No przede wszystkim o to, że państwo ma z tego zasadniczo większe dochody. To nie pracownik ten od płacy przy podwyższeniu płacy minimalnej ma większe. On ma minimalnie z tego w tym udział, a najwięcej ma oczywiście państwo, bo do tego musi się dołożyć i pracownik, i pracodawca. I tu musimy postawić kropkę, bo nasz czas się skończył. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Jarosław Kowalik, Radomski Samorząd Obywatelski, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.